Cześć, z tej strony Maciej, to jest kanał Dobra Pamięć. Jak już mieliście okazję zauważyć, ja do pałaców pamięci używam Excela. Proste narzędzie, które zawsze mam pod ręką, bez żadnych skomplikowanych szablonów, po prostu zapisuję pojęcie, skojarzenie, stacja. I teraz, co umożliwia mi Excel? Bardzo fajna rzecz. To jest to, że mogę szybko weryfikować, czy dobrze zapamiętałem skojarzenie. Bo gdy mam już całą sesję nauki za sobą, że powiedzmy tekst jest gotowy i skojarzenia są gotowe, i stacje są gotowe, to w tym momencie, gdy przeczytam sobie kilka pojęć, mogę zrobić coś takiego, że usuwam pojęcie. I na przykład staram się odtworzyć tekst tylko i wyłącznie po skojarzeniu. Na przykład, co było tutaj? Baron z Wiedźmina. Aha, on mi odtwarzał Arystotelesa. Biedruń jest kółką. Jedna jest kółka w Józstanieczyni. Niko macha do nauczycielki etyki. Etyka nikomachejska. I tak sobie w ten sposób to weryfikuję, prawda, na tej zasadzie. A w momencie, gdy potrafię z samego skojarzenia sobie to odtworzyć, znowu usuwam kolejną kolumnę i teraz odtwarzam tylko ze stacji. Patrzę sobie na stację, myślę drzwi. Co było przy drzwiach? Baron z Wiedźmina, ok? Czyli Arystoteles. Co było przy naszej szafie? Był Biedron, skółka, tak? Czyli jedna z kółka wiosnę czyni. Co było przy lustrze? Etyka jest, tak? No bo nikomacha do nauczycielki etyki. I później, gdy już mam e, odtworzone z samych. Wyrazów stacji, tak? Samych nazewnictw stacji, to mogę znowu jeszcze bardziej pójść o krok dalej i w ogóle tabula rasa, tak? Czysta karta. Ja tylko muszę z pamięci otworzyć wszystko, cały scenariusz. Wtedy wiem, że się nauczyłem, nie? Że dobrze powtarzam okej, okay. i wtedy zamykam oczy i myślę sobie, co było przy pierwszej stacji, Arystoteles, co przy drugiej, biedroń ze skółką, tak? Czyli jedna skółka wiosny nie czyni, co było później, etyka nikomachejska, i w ten sposób sobie jadę. I muszę mieć pewność, że każda stacja była w mojej pamięci odtworzona. I gdy wychodzi mi, że której stacji nie pamiętam, powiedzmy, że była zbyt generyczna, zbyt prosta, nie pamiętam jej w swoim mieszkaniu, to wchodzę sobie do niej, edytuję, sprawdzam, zamieniam, my z. Karoliną w trakcie naszej sesji też to bodajże raz zrobiliśmy może nawet więcej. Też to samo w przypadku skojarzeń. Może się okaże, że ten niko machający jednak nie działa. Mieliśmy taką sytuację, że z Karoliną zastanawialiśmy się nad skojarzeniem do słowa Aleksander, bo Kwaśniewski jednak jej nie pasował, bo może lepiej coś pers bardziej personalnego, na przykład trener, prawda? Więc. Yy... Tak, bardzo łatwo można zweryfikować, czy dobrze układacie skojarzenia i czy dobrze wybieracie stacje w waszym pałacu pamięci. Polecam Excela, najprostsze narzędzie pod ręką, większość z nas dysponuje tym narzędziem, ale mogą być równie dobrze inne programy, które pozwalają na usuwanie kolumn i potem przywracanie tych kolumn, żebyście wiedzieli, że po prostu dobrze działacie ze swoim pałacem pamięci. Także w ten sposób możecie weryfikować skojarzenia, w ten sposób możecie Sprawdzać, czy na pewno dobrze je wykonaliście i są przy właściwej stacji. Polecam, 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 żebyście na pewno wiedzieli, że robicie poprawnie wasz pałac. To był Maciej, dobra pamięć. Czekam na Wasze suby, łapki i komentarze. Pozdrowienia. Dobra pamięć.